Cześć, z tej strony Matkix. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować z LEGO Technic strzelającą broń z LEGO. Jej działanie jest dosyć proste, a mianowicie za chwilę przedstawię jej sposób działania. Tutaj mamy spust na zwykłą gumkę, który jednocześnie stanowi blokadę takiej jakby kuszy, która wystrzeliwuje pocisk. Tutaj mamy magazynek, który będzie popychał nasze naboje. Naboje są, co znajdują się tutaj, jest ich 6. Są to zwykłe tulejki z LEGO Technic. Aby wystrzelić z tej broni, wystarczy pociągnąć to, a nasz magazynek wepchnie nabój do komory zamkowej. Spust stanowi jednocześnie wystrzał, jak i blokadę naszego naboju. Kiedy go puszczę, nabój zostanie wystrzelony, ponieważ puści się blokada. I teraz jeszcze raz przeładowuję i jest gotowa broń do strzału. I mogę strzelać. Siła co prawda tej broni nie jest zbyt duża, a to zależy tylko i wyłącznie, jakich gumek użyjecie tutaj. Oj, teraz zbyt słabo nacisnąłem spust. Ma 6 nabojów w magazynku. Jeszcze 2. No. Wystrzeliwuję tak 6 nabojów. Magazynek warto, żeby miał blokadę, żeby nie dostał się do komory zamkowej. Tutaj wszystko płynnie chodzi. Najlepiej zbudować z technika taką broń, po prostu naboje wtedy będą. O, naboje to są takie o elementy. Według mnie najłatwiejsze. Nie zrobiłem pistoletu na gumki, ponieważ pistolet na gumki jest dosyć słaby. Znaczy słaby. Lepiej lecą te gumki niż te naboje z LEGO, ale po prostu mniej satysfakcjonujące. Mechanizm tej broni nie jest zbyt skomplikowany. Celownika jest w sumie brak, ale ważna jest funkcjonalność tej broni. Oczywiście według preferencji każdy może sobie dodać dowolną liczbę nabojów, aczkolwiek wtedy trzeba byłoby przedłużyć także też ten element, który podaje te naboje. Według mnie 6 to jest taka optymalna, dobra ilość. Aby przeładować tą broń, bo tutaj jest gumka, trzeba zdjąć to, wyciągnąć to i po prostu wkładamy tam te 6 nabojów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Teraz wkładamy ten element. Zaciągamy gumkę. Kiedy już zaciągnąłem tą gumkę, zrobiłem tą pauzę, bo by było mi trudno jedną ręką, ponieważ długo nagrywam. Zaciągnięte jest to, możemy z powrotem przeładować naszą broń i z niej wystrzelić. Przeładowanie jest najdłuższe. Już strzelam tak z pozycji leżącej, żeby szybciej przeładowywać. O, już wszystkie 6 nabojów wystrzeliłem. Zbiorę je sobie szybko. 6 nabojów. Mogą to być zarówno takie elementy, jak i takie, jak kto woli. No i tak można strzelać w kółko. Najlepiej właśnie użyć tych technikowych elementów, ponieważ wtedy nic się nie zacina, wszystko płynnie działa. O, ten mechanizm nawet działa bez nabojów. O, wystarczy tu odciągnąć palcem. Jak widzicie, jak spuszczam spust, to od razu się odpuszcza. O, i teraz się naciąga i stanowi blokadę, bo gumka go popycha. O, i jest wystrzał. Teraz zrobię pauzę, rozbiorę broń, mechanizm i pokażę Wam, jak działa. Pokażę Wam na przykładzie 2 nabojów, one są tam włożone, jednego co prawda nie widać. O, i teraz kiedy odciągam ten element, nabój jest pobierany tutaj, do komory zamkowej i to stanowi blokadę, taki element w kształcie L. I kiedy puszczam, dochodzi do wystrzału. Kiedy z powrotem to odciągam, podawany, oj, rozpadło mi się, bo jedną ręką nagrywam, ale każdy wie, o właśnie, ten element został podany. No i znowu ten element przepychany jest tutaj w to miejsce. Puszczam to i spust jest zwalniany. Broń jest mojego pomysłu, autorska. Pracowałem nad nią z tydzień, żeby był ten cały mechanizm. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, bo może kiedyś chcieliście zbudować jakąś broń z LEGO, ale Wam nie szło. Także to stanowi taki poradnik. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zasubskrybujcie, zalajkujcie. Tak, tu macie dowód, że to LEGO Technic, a nie podróba. No i do zobaczenia niedługo w kolejnych odcinkach. No to cześć, Matkix.